W te pędy przenosimy się o 9 minut 45 czasu Greenwich do Londynu. Londyński letowy zwiat. I jest już z nami oko, ucho, serce Radia Wnet w Londynie, Aleks Sławiński. Dzień dobry. Witam Tomaszu, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Deszczowo, wyspiarsko, z lekką flegmą pogodową, jak to i u nas w Dublinie teraz? Na szczęście już nie. Po kilku dniach trochę nie najlepszej pogody, w której miasteczka tonęły w wielkich powodziach, w końcu wyszło nam słoneczko. W samym Londynie świeci słońce, ja jestem w Welling Garden City, trochę na północ od Londynu, jest pochmurno, ale pogoda się robi coraz ładniejsza, więc mam nadzieję, że te wszystkie mokre dni nam się już skończyły. Wiele się dzieje. Dzisiaj tylko tak sygnalnie o tym Brexicie, bo chyba Brytyjczycy w dalszym ciągu bardziej myślą o odmrażaniu gospodarki, o tym, kiedy będzie można pójść na mecze piłkarskie, niż o tym, co wydarzy się z datą 1 stycznia 2021 roku. Natomiast niepokojące są te rzeczy. Wczoraj rozmawialiśmy sobie przez chwilę z takim rysem historycznym, że te wszystkie protesty Black Lives Matter czynią to, co nazywa się dla mnie odwróceniem historii do góry nogami, a właściwie wygumkowaniem tej historii. Twoja ocena i te ostatnie wydarzenia w Anglii? Tak, Tomku. Rozmawialiśmy o tym sobie troszeczkę wczoraj poza anteną, o czym na pewno słuchacze Radia Wnet nie wiedzą. Jednakże to, co dzieje się nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale wydaje mi się, że w większości krajów europejskich, jest dosyć zastanawiające, gdyż z jednej strony jeszcze parę dni temu wystarczyło wyjść na ulicę i mieć wielkie problemy z policją, z władzami, z mediami przede wszystkim, a także chociażby ze służbą zdrowia, o czym przekonał się między innymi jeden z najważniejszych doradców Borisa Johnsona, który sobie lekkomyślnie parę razy wyjechał w odwiedziny w drugi koniec kraju, żeby zobaczyć swoją rodzinę. Ci ludzie mieli duże problemy. Natomiast ludzie, którzy protestują w parkach, na ulicach praktycznie wszystkich miast brytyjskich obecnie, nie ponoszą żadnych konsekwencji tego, że organizują ogromne, nielegalne zebrania, spotkania. Ja byłem tydzień temu w Reading, takim pięknym miasteczku pod Londynem, z którego pochodzi jedna z sympatycznych polonijnych kapel, z którą będziemy rozmawiać już w niedzielę na antenie Radia Wnet. Widziałem tam ogromne spotkanie w jednym z parków, w którym odbywały się protesty w ramach Black Lives Matter. Mnie zaskakuje to, że policja przygląda się tym wszystkim wydarzeniom, nie wyciąga z tego żadnych konsekwencji, mimo że bardzo często kończy się to bardzo brutalnymi zamieszkami. Szczególnie w Londynie to widać bardzo wyraźnie, zwłaszcza że tutaj dochodzi do pewnego klaszu nie tylko aktywistów promujących właśnie równość rasową i tak dalej, ale również władze Londynu zaczynają wprowadzać sprawdzanie pomników różnych bohaterów i znanych postaci z brytyjskiej historii pod kątem ich rasowej poprawności. Ostatnią ofiarą padł Winston Churchill. Jego własna wnuczka powiedziała, że chciałaby, żeby jego pomnik zniknął z Westminster, sprzed parlamentu, i znalazł się w Londynie. Pomnik został opakowany w deseczki, nie wiem, czy po to właśnie, żeby już go przygotowywać do wywózki, czy też, żeby go chronić przed osobami dewastującymi te wszystkie pomniki, gdyż jak wiemy, na przykład w Stanach Zjednoczonych ofiarą dewastacji padły między innymi pomniki Kościuszki czy Pułaskiego. Tutaj brytyjscy fani piłki nożnej powiedzieli, że będą bronić tych pomników. Będą chronić je przed dewastacją, będą chronić je przed wywózką. Mi ta sytuacja bardzo przypomina odwróconą sytuację z Polski, z wielu krajów Europy Wschodniej sprzed 30 lat, kiedy ofiarami padały pomniki komunistycznych dygnitarzy. Tutaj jest to troszeczkę inna sytuacja, ponieważ okazuje się, że
osoby, które stoją na cokołach, pod jednymi względami są bardzo pozytywnie postrzegane przez historię, gdyż wniosły bardzo wiele dla tej kultury, dla tego społeczeństwa. Z drugiej strony oczywiście pamiętamy brytyjską historię imperialną i bardzo często niosło to za sobą tysiące, miliony ofiar, więc nie można tego tak łatwo oceniać. To wszystko nie jest takie jednostronne. No, jest to dosyć trudne. Całkiem niedawno podczas jednych z zamieszek czarna ludność pobiła białego protestanta, który protestował przeciwko ich protestom. Okazało się, że nie zatrzymano żadnej z osób, które zaatakowały tego chłopaka. Co więcej, bohaterem został jeden z czarnych przedstawicieli, który wyniósł tego chłopaka na swoich własnych rękach z tego kręgu, który go kopał, kiedy on już leżał. Chłopak zmarł. Nie wyciągnięto z tego żadnych konsekwencji. Okazuje się, że white life doesn't matter w tym momencie, gdyż naprawdę sprawę szybciutko wyciszono, a bohatera zrobili z człowieka, który okazał się Samarytaninem i pomógł chłopakowi, żeby go przestano kopać. No, jak widać, media potrafią być bardzo oględne, jeżeli chodzi o pewne tematy, a bardzo skrupulatne, jeżeli chodzi o inne. Mi się wydaje, że powinniśmy przyglądać się obu stronom, gdyż tutaj dobrych graczy chyba nie ma. Aleks, ale tutaj jeszcze zwrócę rzecz na jedną uwagę, bo przeglądając serwisy angielskie, brytyjskie, no powiem szczerze, uderza mnie jedna rzecz, znowu ta poprawność, bo jeżeli mówi się o zamieszkach, to mówi się o aktywistach, o protestujących spod szyldu Black Lives Matter, natomiast jeżeli mówi się na przykład o kibicach, którzy bronili chociażby pomnika Winstona Churchilla, mówi się, że to jest skrajna prawica, że to są skrajni nacjonaliści. Jak to jest z tym nazewnictwem? Są równi i równiejsi, gorsi i jeszcze gorsi? Tomaszu, podobnie jak i wielu słuchaczy Radia Wnet, orientujesz się na pewno, że język dziennikarski czy język politycznej poprawności potrafi pewne rzeczy bardzo mocno wykręcić. Znaliśmy to z przeszłości już, kiedy polskich bohaterów, chociażby państwa podziemnego, nazywano terrorystami, nazywano bandytami. Kiedy żołnierzy Armii Krajowej nazywano terrorystami, nazywano bandytami. Dzisiaj mamy dokładnie tę samą sytuację. Tak, być może kibice sportowi, jak wiemy, nie są znani z tego, że są grzecznymi chłopcami z teczuszkami. Po prostu chodzą często po to, żeby komuś coś nie najlepszego zrobić. Ale tutaj mi się bardzo podoba ich postawa, że bronią swojej historii, bronią swojej tradycji, bronią się przede wszystkim przed zakłamywaniem historii, odkręcaniem pewnych zależności historycznych. Jak wiemy, wiele rzeczy kibicom można zarzucić, ale nie to, że zdecydowanie nie znają historii, a przede wszystkim nie to, że nie kochają swojego kraju, swojego miasta, swoich okolic, gdyż oddani są najczęściej tym miejscom, w których żyją. Więc mnie cieszy to, że pojawiły się obywatelskie grupy, które postanowiły chronić miejsca pamięci. Zaskakiwałoby mnie, gdyby coś takiego w Wielkiej Brytanii nie nastąpiło. Tutaj przywiązanie do tradycji, do historii jest bardzo silne i kiedy okazuje się, że grupy, najczęściej, nazwijmy to odważnie, lewackie, organizują wynaturzenie historii, odwrócenie sytuacji. Widzimy to również i w Polsce, widzimy to w wielu krajach, gdy pewna historia zostaje zakłamywana, gdyż nie leży po myśli niektórych grup, jest to wtedy smutne. Tutaj na szczęście chociaż odrobina tego jeszcze pozostała. Nie nazwę tego ruchem zdrowego rozsądku, gdyż w tym momencie, tak jak wspomniałem, nie ma ludzi, którzy byliby tutaj zdecydowanie biali albo zdecydowanie czarni, jeżeli nawet mówimy o sprawach rasowych. To są po prostu ludzie, którzy za każdym razem bronią swoich interesów. To nie jest kwestia już nawet samej historii, czy tradycji, czy też wpajania komuś jakiejkolwiek ideologii. To jest kwestia po prostu załatwiania swoich interesów, jak to zwykle bywało w Wielkiej Brytanii. Tutaj jeszcze na marginesie przypomniały mi się takie słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, że naród, który zapomina albo odcina się od własnej historii, trawestuje to mądre zdanie marszałka Józefa Piłsudskiego, nie jest wart tego, by przetrwać i żyć dalej jako naród. Natomiast zbliża się Brexit, czy jakieś Brexit
brexitowe zamyślenia pojawiają się na twarzach Brytyjczyków? Alex? Jak na razie ten temat jest nadal lekko wmiatany pod dywan. Jak pamiętasz, Tomaszu, my często rozmawiamy na ten temat. Wy tam na pięknej, sąsiedniej wysepce bardzo uważnie przyglądacie się temu, co będzie się działo, co może się wydarzyć po 1 stycznia. My tutaj trochę mniej spoglądamy na te sprawy, chociaż jeżeli chodzi o mniejszości narodowe, o Polaków, o Rumunów, o Węgrów, osoby, które przyjechały tutaj z Unii Europejskiej, troszeczkę bardziej się temu przyglądamy, jednakże nadal nas mniej interesuje wielka polityka międzynarodowa, bardziej nas interesuje oczywiście własny interes, jak nas będą traktowały lokalne władze po wyjściu z Unii Europejskiej. Ja wiem, że nasza placówka dyplomatyczna, przede wszystkim właśnie ambasada, ustami ambasadora Arkadego Rzegockiego bardzo często powtarza: ludzie, rejestrujcie się, jeżeli chcecie zostać w Wielkiej Brytanii, chociaż ja sam widzę, że wielu Polaków już wyjeżdża z Wielkiej Brytanii. Nie dlatego, że boją się przyszłych deportacji, lecz po prostu sytuacja w Polsce się troszeczkę zmieniła w ciągu ostatnich lat. Jednakże jeżeli chodzi o tę sytuację międzynarodową, zainteresowanie jest dużo mniejsze, gdyż po pierwsze Brytyjczycy mają swoje w tym momencie problemy, przede wszystkim gospodarcze. Jak wiemy, brytyjski rząd wpompował setki miliardów funtów w ratowanie ludzi, którzy pozostawali w domach, i to teraz trzeba będzie zacząć spłacać, więc to jest główny temat. Jak rozruszać gospodarkę, jak zacząć spłacać ten ogromny dług. Na razie nikt nie patrzy na sam Brexit. Tak samo i Polacy. Nie patrzą na wielką politykę. Patrzą na swój własny ogródek. Aleks Sławiński, panie i panowie, już w niedzielę o godzinie 9:00, Studio Londyn. Dziękuję pięknie, życząc dobrej pogody. Chociaż u nas deszczowo, tak jak lubię. Kłaniam się nisko. Serdecznie pozdrawiam, Tomaszu, i wszystkich słuchaczy Radia Wnet.